Siema, tutaj ABS, witam was dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie petardy Zanzara od Zeny klasycznie. Myślę, że tą szatę graficzną na pewno kojarzycie, tą głowę byka również. Popularna seria petard od Zeny, jest w nich na przykład Kolpo, Pirata, Vespa, którą przed chwilą testowałem swoją drogą, Piccolo, Pirata i takie tego typu petardki. Cała seria wypada naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że Zanzary również tak wypadną. Zaraz omówimy sobie nasz produkt, ale na samym wstępie chciałbym was jeszcze zaprosić do wzięcia udziału w konkursie. Bez problemu go znajdziecie, wystarczy kliknąć w ikonę mojego kanału. Tam na stronie głównej film konkursowy z tego miesiąca jest przypięty, więc wystarczy w niego kliknąć, obejrzeć, poznać zasady i macie szansę od razu wygrać dwie nagrody, bo w tym miesiącu są dwie. Pamiętajcie, konkursy są co miesiąc, także warto zostawić subka. Zapraszam was również do opisu, tam znajdziecie linki na mojego Instagrama, TikToka, linki również do sklepu Pirogrzmot, na którym też macie 15% zniżki na swoje zakupy. Pamiętajcie, że kod wchodzi na wszystko, oprócz na rzeczy przecenione, więc moim zdaniem dość fajnie, bo w większości sklepów, w których wcześniej miałem kod, kodzik nie działał na przykład na emitery czy race pistoletowe, więc fajnie, że tutaj działa na wszystko, mimo jakby nie patrzeć. Na promocje zazwyczaj kody też nie działają, więc tutaj myślę, że i tak jest w miarę fajna oferta. Zanzary, 20 sztuk petard za 9 zł, więc cena w miarę przystępna. Petardki mają 0,4 g na sztukę, na opakowanie wychodzi 8 gram, łatwo można podzielić 8 na 20. Kategoria P1, czyli klasycznie dla petard z tej serii, wszystkie chyba mają P1. Te mimo tego, że są emiterami dźwięku i niektóre petardy z tej serii są na draskę, na taką ala siarkę, tutaj mamy petardy na ląd. Więcej informacji, kod produktu 5100 ZAP1A, wyprodukowane klasycznie w Warpi w Albanii, mimo że szata graficzna mogłaby mówić coś innego, CE oczywiście posiadają. Same petardki, pojedyncza petardka wygląda w taki oto sposób, już wam pokazuję. Taka mała petardka, ala trochę mini tor, można coś takiego powiedzieć. Myślę, że wyglądają dokładnie tak samo, tylko mini tory były z Włoch, a Zanzary są z Albanii. No i Zanzary mają dużo więcej neku, bo 0,4 g na sztukę, jak wam mówiłem, o ile ostrość złapie 0,4 na sztukę, świetny ląd, naprawdę długi, jakościowy, korpusik bardzo fajny, sam nadruch klasycznie na petardzie, a nie na jakiejś etykiecie, wielki za to plus, jakość wykonania widać, że europejska, widać, że na topowym poziomie. Także odpalamy pierwszą Zanzarę, mam nadzieję, że będzie fajna, bo 9 zł może trochę odstraszać za 20 takich małych petardek. Tym bardziej, kiedy na przykład na Pirogrzmocie, czy na innych sklepach również, możecie kupić petardy Piccolo Pirata. Też 20 sztuk. Są one na taką ala siarkę i one kosztują około 6 zł. Mają mniejszą gramaturę, ale wciąż te petardy są dość małe, więc mam nadzieję, że będzie zauważalna różnica w mocy, żeby się nie okazało po prostu, że Piccolo Pirata lepiej kupić. Odpalamy pierwszą Zanzarę, odrzucamy. Nie wiem, jak Zana to robi. Kolejny raz będę jej zachwalał, bo trzeba jej zachwalać. Piccolo Pirata, który ma chyba 0,15 g na sztukę, z tego co pamiętam, nie jestem pewien, nie będę was oszukiwał, wali luźno jak więcej. Tutaj 0,4 wali jak luźno 0,6, 0,7 g niektórych importerów. Naprawdę mogę je luźno porównać do jakichś petard typu mini bomb, które mają chyba tam, nie wiem, mini bomby, tak? Tak, one mają chyba więcej. Mogę je porównać do JC05. Naprawdę są to spoko petardy. Nie spodziewałem się, ale no co, no w sumie mogłem się spodziewać, bo Zena jeszcze mnie nigdy nie zawiodła, jeśli chodzi o petardy z tej serii, bo wiadomo, są tam jakieś petardy te a la cukierki. One są po prostu drogie, przez to będą miały pewnie niższą ocenę, ale z tej serii petardy nigdy mnie nie zawiodły i szczerze mówiąc, już w tym momencie wolałbym chyba zapłacić te 9 zł, może jakiś kodzik promocyjny, więc będą za około 8.
wolałbym zapłacić te 8-9 zł za 20 sztuk zanzary, niż tam widziałem nawet cenę już 18 zł za JC05, czy tam 17 zł za JC05. Tutaj wychodzi za 30 sztuk, bo JC05 tyle mają, około 13 zł, więc 13 zł, a jakieś tam powiedzmy 15 zł wzwyż, za 15 pewnie znajdzie się najtaniej, to wolałbym zanzary. Jeśli ktoś byłby ciekawy, czy czuć wyraźną różnicę pomiędzy tym a Piccolo Pirata, moim zdaniem czuć, bardzo czuć. Co nie zmienia faktu, że petardy Piccolo Pirata również testowałem. Niebawem wlecą na kanał pewnie. Zobaczymy, jak wybiorą te filmy wspierające, bo wspierające decydują o kolejności filmów. I może też niedługo się pojawią na kanale. Także zobaczycie, co o nich sądziłem. Ale zanzary są mocniejsze zauważalnie. Choć myślę, że Piccolo Pirata i tak warto kupić jak za 6 zł. Czy tam nawet 5 z kodem, z naszym kodem. Za 5 zł, za 20 sztuk takich mocniejszych, dużo mocniejszych pikolaków, myślę, że to jest cena w miarę fajna. W aktualnych czasach tym bardziej. Odpalamy sobie nasz decybelomierz. Tryb C, tak jak mi polecaliście. Odpalamy naszą petardkę. Odrzucamy. To 17,1, ale to było z odległości jakichś 2-3 metrów. Ale uwierzcie mi, że ostatnio testowałem nowości z tego roku i były jedne petardy, które z takiej odległości, tych 2 metrów powiedzmy, wykręcały wynik 105,8 chyba, albo 105,6. Także widzicie chyba różnicę. 105 decybeli, a 117. Wiadomo, to było z bliskiej odległości, teraz rzucę to dalej. Ale no... A, i przypomnę, tamte nowości, które testowałem i wykręciły taki wynik, kosztowały 25 zł za paczkę 20 sztuk. Tutaj mamy cenę 9 zł za 20 sztuk, więc moim zdaniem to jest kolosalna różnica i tylko pokazuje to, że Zena jako jeden z nielicznych importerów w aktualnych czasach jeszcze jakoś ratuje ten rynek nowościowy, szczerze mówiąc. Odrzuciłem dalej. 102,7 z jakichś 10 metrów. Odrzucimy jeszcze jedną. Sto 11,9 z jakichś... Tu też 10,9 metrów. Także nie jest najgorzej. Nie ma źle. Tym bardziej, że większość petard, które testuję, naprawdę rzucam na tą odległość 3-4 metry. I tutaj wykręciło naprawdę solidny wynik, także jestem bardzo zadowolony. Myślę, że wy również będziecie zadowoleni, jeśli kupicie te petardy. Na Pirogrzmocie aktualnie jeszcze ich nie ma, ale pewnie kwestie czasu i również wlecą. Co? Ja mogę chwalić. Dla mnie to jest mocna 7. 7. Więcej nie, bo wiem, co mogę kupić za 9 zł. Mogę kupić na przykład... Będziemy porównywać do petard z tej serii. Mogę kupić petardy Vespa. Również są za 9 zł. Mają 10 sztuk, ale są o wiele mocniejsze. Mogę kupić petardy Kolpo, które da się kupić ciągle za jakieś 6-7 zł. I są jeszcze mocniejsze od Vesp. Także ja bym wolał mocniejsze petardy, ale mniej sztuk, niż 20 sztuk słabszych. Choć moim zdaniem osobiście brałbym zanzary częściej niż jakieś JC05 aktualnie, które mają już coraz bardziej wygórowaną cenę moim zdaniem. Tym bardziej, że w JC05 z roku na rok jakby ilość gramatury w nich totalnie spada. Na pewno brałbym zanzary w porównaniu do jakichś PP1-ek. PP1 myślę, że też są popularne petardy od Magic Time, także ja bym wolał zanzary dużo. Mimo, że są chyba w podobnej cenie też PP1 kosztuje około 10 zł, ale zanzary je niszczą, szczerze mówiąc, nie będę oszukiwał.
Także taka jest moja ocena. Zapraszam Was do wydania własnej opinii. No i co? Zapraszam jeszcze raz do konkursu. Zapraszam jeszcze raz do linków w opisie. Trzymajcie się. Cześć.